zakończył się proces Radosława Eś, oskarżonego o zabójstwo policjanta Michała Kędzierskiego. Funkcjonariusz został postrzelony w maju 2021 roku podczas interwencji w Raciborzu. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Rybniku strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura domaga się dla Radosława Eś kary dożywotniego pozbawienia wolności, tłumacząc, że na podstawie zgromadzonych dowodów w sprawie i postawy oskarżonego resocjalizacja nie przyniesie rezultatów. Oskarżony bez żadnego konkretnego motywu, nie działając w stanie wyższej konieczności, nie w obronie własnej, zaatakował funkcjonariuszy policji, którzy podjęli wobec niego interwencję. Te okoliczności, które ujawniliśmy, a więc przede wszystkim to, że był przebrany za policjanta, miał w swoim samochodzie jednostki broni, ogromną ilość amunicji, ponad 60 sztuk amunicji, wskazywały na to, że mężczyzna ten zdecydowany był na zabójstwo. 41-letniemu mężczyźnie prokuratura zarzuciła również usiłowanie zabójstwa dwóch innych policjantów, w kierunku których oskarżony oddał strzały. Obrońca Radosława Eś uważa jednak, że dożywocie to zbyt surowa kara, a okolicznością łagodzącą miałby być fakt przyznania się do zarzucanego zabójstwa. Adwokat jest również zdania, że strzały nie były oddane w kierunku funkcjonariuszy celowo. Materiał dowodowy, jaki mamy w aktach sprawy, w żaden sposób nie potwierdza, że oskarżony działał z zamiarem zabójstwa tych policjantów. Oczywiście okoliczności zdarzenia były bardzo dynamiczne, jednak od momentu oddania strzału w kierunku Michała Kędzierskiego te okoliczności zdarzenia, możemy powiedzieć, że były wręcz chaotyczne. Zachowanie oskarżonego było chaotyczne, nieskoordynowane. Te strzały, jakie oddawał, były strzałami na oślep. Prokuratura jest jednak zdania, że okoliczności zbrodni, zachowanie, bezwzględny sposób działania oskarżonego, ale i opinia psychologiczno-psychiatryczna świadczą o jednoznacznym zamiarze zabójstwa. Sam oskarżony nie pojawił się na sali rozprawy, łączył się z sądem zdalnie. Nie chciał również, aby publicznie odczytano jego mowę końcową. Sędzia odczytała natomiast zeznanie ostatniego ze świadków. Funkcjonariusze ci około godziny 8 zostali skierowani na ulicę Chełmońskiego w Raciborzu, gdzie miał poruszać się pojazdem nietrzeźwy kierujący w przebraniu policjanta. Kierowcą radiowozu był Michał Kędzierski. W krótkiej zdawkowej relacji przekazanej mi przez sierżanta sztabowego wynika, że zatrzymali się za samochodem, którym miał poruszać się ten mężczyzna. Gdy wyszli z radiowozu, kierujący zaczął bez uprzedzenia strzelać w ich stronę. Z relacji wynikało, że napastnik strzelał w kierunku obu funkcjonariuszy. Na sali rozpraw byli obecni rodzice Michała Kędzierskiego, jednak nie zabierali głosu. Ogłoszenie wyroku nastąpi 7 czerwca. Z oddawaniem modlu przy klatkach schodowych budynków znajdujących się w najbliższym sensie trupie urządzenia i pracy na przykład korzystających ze sklepu. To tylko kilka argumentów, jakie mieszkańcy katowickiej Koszutki podawali za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy. Chodzi im głównie o jeden sklep w rejonie Słonecznej Pętli. Myślę, że jeżeli prawo będzie respektowane, zakładam, że tak, to przynajmniej w godzinach nocnych nie będzie spędu wokół punktów, które sprzedają przez 24 godziny, do tej pory sprzedawały alkohol przez 24 godziny na dobę. Różnych ludzi, którzy tam pozostają i spożywają ten alkohol i potrafi to trwać przez całą noc. Podczas czwartkowej sesji radni przegłosowali uchwałę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu. To już 6. dzielnica w Katowicach, w której będzie obowiązywać nocna prohibicja, a alkoholu nie będzie można sprzedawać w sklepach i na stacjach benzynowych pomiędzy 22 i 6 rano. Mam już pewne doświadczenia w tym zakresie i nie ukrywam, że tam, gdzie te ograniczenia nie były wprowadzane, spotykamy się z reakcją mieszkańców pozytywną. Szczególnie te osoby, które mieszkają w bezpośredniej bliskości tego typu punktów handlowych, no wyrażają w stosunku do radnych, no nie ukrywam, podziękowania. I te osoby są bardzo zadowolone. Jednak nie wszyscy są tego samego zdania. Przeprowadzone konsultacje społeczne na temat ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu na Koszutce nie przyniosły w lutym jednoznacznych wyników. Głosy, które zostały uznane za ważne, rozłożyły się niemal porówno. Więcej osób opowiedziało się za tym, aby nie było prohibicji w dzielnicy Koszutka.
Za nie wprowadzaniem zakazu było 21 głosów więcej. Prezydent Katowic poprosił o opinię Rady Dzielnicy, a ta opowiedziała się za prohibicją. Właśnie zignorowanie opinii większości mieszkańców biorących udział w konsultacjach wytykało prezydentowi na sesji kilkoro radnych. Nikt nie jest przeciwko mieszkańcom. To ja dwoma rękami opowiadam się za nimi, ale wydaje mi się, że problem rozwiązania tego sklepu nie leży w tym, że wprowadzamy prohibicję na całej dzielnicy, ale problem w tym, żeby przestrzegać prawa, czyli służby. Może trzeba spróbować jeszcze raz je uruchomić i spróbować tego, żeby tam utrzymać porządek. Jeśli uchwała wejdzie w życie, to alkoholu nie będzie można kupić na Koszutce od godziny 22 do 6, podobnie jak ma już to miejsce w Śródmieściu, Bogucicach, Dąbrówce Małej, Szopienicach, Burowcu i Załężu. Dzisiaj pojedziemy w przyszłość, choć wcale nie tak odległą, jakby się mogło wydawać. Zanim jednak wsiądziemy do samochodu, musimy zadbać o dziecko. Najlepiej umieszczając je w nosidełku z takim specjalnym pokrowcem, chroniącym malucha na przykład przed zapyleniem czy zawiesinami w powietrzu. Pokrowiec został wyposażony w sterownik, który jest oczujnikowany i pozwala nam odczytywać na bieżąco parametry powietrza, takie jak temperatura, czy nie jest za wysoka, za niska, wilgotność. Możemy odczytywać nasycenie dwutlenku węgla. To teraz w drogę. Ekologicznym samochodem, takim na prąd, ale ten jest jeszcze bardziej nowoczesny niż obecne elektryki, bo oprócz standardowego gniazda ładowania ma też na dachu panele fotowoltaiczne. Podczas jazdy ładuje się nawet teraz od sztucznego światła, mamy kilkadziesiąt watów, także to auto cały czas się ładuje. Jeździmy czy też stoimy na parkingu, jesteśmy w pracy, cały czas może się ładować. Więc to cały czas działa w symbiozie. A po pracy pora zadbać o ogród, ale najlepiej jak najmniejszym wysiłkiem. Pomoże w tym specjalna kosiarka o kilku funkcjach. Można za jej pomocą kosić trawę, odchwaszczać mechanicznie, odchwaszczać chemicznie. Można też rozsiewać materiał sypki, taki jak na przykład nasiona, nawozy, sól czy piasek, a także opryskiwać rośliny. Gdyby przytrafiła nam się kontuzja, to na pomoc przychodzą naukowcy i absolwenci Politechniki Rzeszowskiej i pracownicy firmy Pilc z urządzeniem, które też zastępuje kilka innych. Służy do różnego rodzaju terapii, ale w postaci zespolonej. Dotychczas te terapie były rozdzielone, czyli terapia na przykład z nadciśnieniem tlenu, terapia ozonem, gojenia się ran, szczególnie takich ropnych. Dalej magnetoterapia, laseroterapia. To tylko niektóre z wynalazków, które można oglądać na 16. Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach. Życie jest w tej chwili pędzi i cały czas innowacje są. Jeżeli jak coś kupujemy, to już jest przestarzałe. Jutro już będzie coś nowego. I właśnie targi wynalazczości, innowacji pokazują to, co będzie jutro, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Część z nich może brzmieć nieprawdopodobnie lub nawet absurdalnie, ale przecież 30 lat temu nikt z nas nie uwierzyłby też, że niemal każdy w kieszeni będzie miał smartfona. Ba, nikt wtedy nawet nie wiedział, że kiedykolwiek będzie coś takiego jak smartfon. Dni Sosnowca wracają po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Od tego roku w zupełnie nowej formule Sosnowiec Fan Festival. Wielka scena stanie na terenie kompleksu Zagłębiowskiego Parku Sportowego, a miasto poinformowało właśnie, kto wystąpi pierwszego dnia. Brodka, to Anieli, to Sarsa, Natalia Przybysz i Nosocka. To gwiazdy, które uświęcą Dni Sosnowca. Myślę, że dla każdego coś dobrego. I serdecznie, tak jak powiedziałem, zapraszamy wszystkich mieszkańców Sosnowca, wszystkich mieszkańców Zagłębia, wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, całej Polski, gdzie tylko, skądkolwiek do nas chcą przybyć. Informacje o pozostałych wykonawcach będą pojawiać się w kolejnych dniach. Jednak koncerty to nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano z okazji obchodów Święta Miasta. 11 czerwca też niesamowite przedsięwzięcie z kolei realizowane na terenie Areny Sosnowiec, gdzie będziemy gościć człowieka, którego chyba przedstawiać za bardzo nie trzeba, Marcina Gortata, byłego zawodnika NBA, który teraz w dalszym ciągu wzmacnia sportowo, zawodowo dzieci i młodzież, co jest szczególnie ważne, bo jak wiemy, w zdrowym duchu, w zdrowym ciele zdrowy duch. Podczas Sosnowiec Fan Festiwalu nie zabraknie też tradycyjnych atrakcji jak mini Wesołe Miasteczko. Tegoroczne Święto Sosnowca potrwa od 9 do 11 czerwca, a na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny.